Tylko tak, tak może takie proste pytanie na rozpoczęcie tej dyskusji. Czym była lichwa? Czy wiemy, czym była lichwa i jaki miała wymiar, czego dotyczyła? No bo było powiedziane nadmierną lichwą, więc o czym tutaj rozmawiamy? Bardzo dziękuję. Odpowiem i ucieknę. Znaczy, lichwa to jest pożyczka na procent. Teraz prawodawstwa, zwłaszcza Kościół mówił bardzo prosto, aż myślę do wieku XIV, to na pewno, że lichwa jest grzechem, basta, nie pożycza się na procent. Natomiast władcy, w naszym rozumieniu świeccy, byli troszkę łagodniejsi, to znaczy mówili, określali poziom tej lichwy, jaki jest dopuszczalny. Czyli na przykład jak Kazimierz Wielki zakładał w Krakowie uniwersytet i wiedział, że student to jest ktoś, kto musi pożyczyć pieniądz, no bo inaczej umrze, no to określał, jaki może być najwyższy procent. Co zdaje się, że było 12%, na jaki można było pożyczyć pieniądze. I nawet król wyznaczał, to się ładnie wtedy nazywało kampsora, czyli bankiera, który obsługiwał studentów, tylko wyraźnie określał poziom tego procentu, nie można było wyższy, bo wtedy już mówiono, aha, czy on działa na naszą szkodę, chce nas zniszczyć. Więc żeby nas nie zniszczył za bardzo, to jest taki maksymalny poziom oprocentowania pożyczki. No to chyba tyle. Bardzo dziękuję, a Proszę arcybiskupa na koniec, bardzo, bo ja chciałabym bardzo zapytać się, czym dla księdza arcybiskupa, właśnie powiedział ksiądz tylko jednym zdaniem, było ten fakt spalenia, o czym tak naprawdę musimy w tej chwili myśleć i mówić, bo dla mnie to też było wstrząsające, bardzo ważne, bardzo trudne. I jak się z tym, co powinniśmy robić w takim razie? Jak ksiądz arcybiskup to interpretuje? Czym to było tak naprawdę? Czyli spalenie tego statutu kaliskiego 11 listopada. Ja to nazwałem na bieżąco, wtedy nazwałem to czystym diabelstwem, ale rabbi Szudry się nie zgodził. Powiedział, że to jednak jest od ludzi, a nie tylko od diabła. Więc myślę, że rabbi też ma, znaczy gdzieś się pewnie z nim zgadzamy, chociaż pokazujemy dwa różne wymiary tego, co się stało. No, dla mnie, jak ktoś pali kopię statutu kaliskiego, to chcę powiedzieć, w naszej społeczności nie ma w ogóle miejsca dla Żyda. Nie ma nawet minimum praw, w oparciu o które on by mógł tu funkcjonować. A nazwałem to diabelsem, dlatego że to jest jednak trochę taki sofistyczny akt, to nie jest, myślę, spalić flagę na przykład z gwiazdą, to nie jest to samo, bo to jest prosty symbol. A tu właśnie on wymaga, spalić kopię statutu kaliskiego wymaga pewnej wiedzy, pewnej refleksji i używanie rozumu w takich, z taką intencją, w takich celach jest właśnie już czymś dla mnie bardzo takim wręcz diabelskim. Dlatego tak mówiłem. Przepraszam, muszę naprawdę wyjść. Może ksiądz rektor Michał by tu za mnie usiadł, to by do końca poprowadził, a na końcu podziękował wszystkim. Chodź Michał, chodź. To bardzo dobry człowiek, rektor sobie... A nie, tu jest rektor właściwy. Okej, rektor Michał, chodź. Na pewno mogą być jeszcze ze 2-3 pytania, spokojnie. Bezpiecznej podróży, arcybiskup.
jak wczoraj słusznie jego eminencja powiedział, to dzisiejszy ten panel miał być wokół statutów kaliskich. I oczywiście wiedza, którą dał rabin Daniel Szychowski, jest tym spojrzeniem na pewne fundamenty, skąd wzięła się, a właściwie jak funkcjonowała mentalność społeczności narodu żydowskiego w diasporze. Ale w kontekście tego mam jedno pytanie. Oczywiście nie wiem, czy pani doktor Jasia jest w stanie odpowiedzieć, ale szczególnie pan rabin Szychowski. Jak w tych czasach Henryka Pobożnego, czyli mówimy o 1270 roku, tak, diaspora ówczesna żydowska, a więc nazwijmy grupa rabinów, osiadłych wtedy na terenie księstwa kaliskiego, przyjęła owe statuty kaliskie. Jaki jest komentarz tamtejszej społeczności, zapisane, o ile jest zapisane w księgach społeczności religijnej, o tym wydarzeniu, które było unikalne na tamte czasy, bacząc, że mamy do czynienia z wypędzeniem i przesuwaniem się wędrówki narodu żydowskiego od Hiszpanii przez Niemcy w stronę właśnie Europy Środkowej. To pytanie do państwa. Czy jest w ogóle taki zapis o tym, jak przyjęła społeczność żydowska, edukowana nazwijmy, czy rabinacka, tą decyzję księcia kaliskiego? Nie znam pism co do przyjęcia statutu kaliskiego, ale wszelki gest i nadanie przestrzeni do życia, do takich zwłaszcza podstawowych rzeczy jak statut kaliski, oczywiście muszą się spotkać z czymś, z pozytywnym przyjęciem, ponieważ koniec końców one przedłużają życie, dają przestrzeń, więc z pewnością. Natomiast z perspektywy zadaje się pytanie, kiedy naród żydowski już był gotowy, żeby powrócić do Syjonu i na ile wszelkie różne przestrzenie prawa w danych miejscach przedłużały jego bytność w pewnym sensie właśnie w galucie, w diasporze. To jest pytanie z perspektywy, możemy to oceniać. Już w XI wieku rabbi Yehuda Alevi pisał, że to jest herpa lanu, czyli wstyd nasz, że nie zerwaliśmy się jeszcze do powrotu do Syjonu, kiedy już było kilka ku temu okazji. Więc z tej perspektywy, patrząc na historię narodu żydowskiego, takie statuty są czymś, co daje przestrzeń i właśnie przedłuża bytność poza narodem żydowskim, ale tu i teraz nie można przyjąć tego z ulgą, z jakimś odetchnięciem. Więc to tyle z ten, jakkolwiek co do świadectw specyficznie statutu kaliskiego, nie wiem, to może pani Joanna. Ja też nie odpowiem na to, ponieważ nie jestem historykiem, ale mogę, właściwie możemy się odnieść do tego, co powiedział dzisiaj nam arcybiskup, że tak naprawdę ta bulla papieska protekcyjna była napisana, czy była stworzona na prośbę Żydów, którzy byli prześladowani po krucjatach. Także to jest bezpośrednio na prośbę i na zwrócenie się przez Żydów rzymskich do papieża. I kolejne, wiemy o tym, że było tych aktów pogromowych w ówczesnej Europie bardzo dużo i to w całej Europie, od wschodu do zachodu, od północy do południa. W związku z tym również te kolejni papieże, tak, potwierdzali czy rozszerzali te, nazywamy to przywilejami, ale no trudno nazwać przywilejem coś, co po prostu ratującego życie po prostu. Także myślę, ale nie mogę odpowiedzieć tutaj dokumentem konkretnym i myślę, że też historyk, który zajmuje się tym, może zobaczyć to, jak to było komentowane w ówczesnych czasach przez rabinów, to będzie mógł bardzo nieprecyzyjnie odpowiedzieć, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie zostało to przyjęte z pewną wdzięcznością, nawet jeżeli to słyszeliśmy to, co rabin powiedział, że to jest pewien prawo lokalne czy prawo miejscowe, może nie było wbrew, ale na pewno było niżej niż prawo boskie, a Żydzi kierowali się Torą, czyli prawem boskim.
W Polsce kolejni właśnie królowie czy książęta rozszerzali nie tylko, tak jak zostało powiedziane, na inne ziemie, ale także dodawali jeszcze dodatkowe inne przywileje. Przypuszczam, że również na prośbę rozszerzenia ich przez społeczność żydowską, która jednak bardzo dobrze rozwijała się w tym czasie na ziemiach polskich, czego nie można powiedzieć o Europie Zachodniej. Także tak bardzo ogólnie odpowiadając to w ten sposób, ale trochę zostało to powiedziane przez arcybiskupa dzisiaj w pierwszej części. Ja chciałbym odnieść się do tego pytania, które powstało, pojawiło się wcześniej co do spalenia statutu i ewentualnej kwestii antysemityzmu. Ponieważ dzisiaj pan rabin też powiedział, że antysemityzm to jest trochę poważniejsza sprawa niż tylko kwestia takiego jednoznacznego określania co do niektórych zachowań wobec znaków i symboli. Oczywiście nikt zdroworozsądkowy nie będzie chwalił tego, że spalenie statutu jest w ogóle czymś pozytywnym, bo to jest w ogóle szaleństwo, można powiedzieć, tak samo jak szaleństwem jest ścięcie krzyża w Zielonej Górze. Natomiast mi się wydaje tutaj, że kwestia takiego jednoznacznego określania, że to jest antysemityzm, co jest antysemityzmem, co nie jest antysemityzmem, to jest właśnie pytanie, żebyśmy sobie może głębiej spróbowali odpowiedzieć, tak, jakie zachowania rzeczywiście są zachowaniami antysemickimi. I w tym momencie jakby łatwiej nam będzie to zdefiniować, bo w mojej ocenie również antysemityzmem, zresztą rozmawiałem ostatnio na ten temat z panem rabinem, jest na przykład to, co się w Łodzi dzieje i malowanie choćby gwiazdy Dawida na ścianach kamienic czy haseł, które są. No moglibyśmy też powiedzieć, tak, ale pytanie jest takie, czy ci ludzie, którzy to robią, prawda, chodzi też o ich świadomość tego i ich intencje, jakie im towarzyszą. Więc ta kwestia, no, wydaje mi się, że jednak pytania, czy coś jest antysemityzmem, czy nie jest, i odpowiedzenia na to jednoznacznie tak, nie, jest zbyt uproszczeniem. To jest taka moja refleksja. To może, panie rabinie, spróbujmy trochę o tym antysemityzmie porozmawiać. Tak jak mówiłem, no to są dwie kwestie. No, antysemityzm z perspektywy nieżydowskiej, no, to jest obowiązek, żeby nie być antysemitą, żeby być bratem dla drugiego człowieka. To jest zadanie dla całej ludzkości, dla wszystkich ludzi. Natomiast tak jak widzimy, historia, Bóg Izraela objawia się w historii i też objawia się w rzeczach takich jak na przykład wojna, że idzie do przodu świat poprzez wojnę. Wojna nie jest czymś chcianym, nie jest czymś dobrym, to jest samo zło, ale skoro się już wydarza, to często świat idzie potem naprzód w jakimś sensie. Tak samo antysemityzm, no, nie jest czymś dobrym, jest czymś fatalnym i nieludzkim, jednak sam w sobie też pełni jakąś tam funkcję wzmacniającą tożsamości żydowskiej. Nie jest czymś chcianym, ale ponieważ jest, no, pełni jakąś tam funkcję. No, to jest te słowa, które też przytoczyłem na początku, Bilama, który przeklina naród, chce przekląć, błogosławi. Jest jakaś niechęć wobec narodu żydowskiego, nienawiść, jednocześnie uznanie, jest jakieś pomieszanie. No, antysemityzm jest właśnie czymś energetycznym bardzo, czymś przypisaniem dużej wagi narodowi żydowskiego. Antysemityzm czy antyjudaizm, judeofobia, jakkolwiek to nazwać. Więc sam w sobie ma potencjał duży, prawda? Ale od tej drugiej strony, od właśnie strony nieczystej w rzeczywistości. Okej, okay, bardzo dziękuję. I teraz, załóżmy, tak? Ponieważ Polacy byli też Żydzi polskiego pochodzenia. I ten antysemityzm, powiedzmy to spalenie, ten czyn jest też przeciwko, można powiedzieć, tej społeczności Żydów polskiego pochodzenia. Czyli właśnie tutaj ta istota polega na tym, że tak jak rozmawialiśmy, że antysemityzm jest w ogóle jakimś, no, współczesnym słowem, brakiem w ogóle tolerancji. Tolerancji wobec wszystkich, prawda? Bo nie tylko, możemy szeroko to rozumieć, prawda? Że dzisiaj tej tolerancji nie mamy wobec choćby tych, którzy mają inną preferencje seksualne, prawda? No to też jest jakiś przejaw tego braku właśnie tolerancji. Znaczy, to jest coś, wydaje mi się, o wiele szerszego niż tylko
tak, takie upraszczanie jednoznaczne, tak nie, prawda? A jak jestem w błędzie, to poproszę. Nie, no to jest na pewno słyszę. Jakkolwiek tolerancja, to tak jak wspomniałem, no, zadaniem ludzi nie jest być tolerancyjnym, tylko być sobie bratem. No, tolerancja to jest podejrzane pojęcie. Akceptacja, takie minimum akceptować. A czemu ja mam akceptować? Ja nie jestem kimś, kto miałby akceptować. To nie, ja nie jestem źródłem, prawda? Źródłem tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy takie same prawa, jest Bóg. Jeżeli ja ustalam jakieś definicje jakiegoś społeczeństwa, człowieczeństwa, no to wtedy się zaczyna problem. Czyli problem jest, kiedy człowiek ustala, definiuje jakieś tam ramy rzeczywistości, wtedy jest nagle, zabiera się wolność człowiekowi i wtedy musi przyjść hasło tolerancji. Czyli tolerancja też wskazuje na tą naturalną część, stronę ludzkiego, czyli właśnie nietolerancyjną. Jest jako antidotum, antyteza trochę. Więc samo w sobie nie rozwiąże raczej nigdy problemu. Samo hasło i walka o tolerancję, nie sądzę. To chyba z innej strony trzeba. Ale na pewno się nie zgodzą ze mną. Ja bym tylko się odniosła do tego, co zostało powiedziane, że Żydzi polskiego pochodzenia, bo w zasadzie no, ci Żydzi, którzy tutaj mieszkają, niezależnie od tego, czy są Żydami religijnymi, czy nie, na swój sposób są polskiego pochodzenia, są Polakami po prostu. Ale ja bym powiedziała, i to bym chciała na to zwrócić uwagę, ale druga sprawa, to spalenie statutu Kaliskiego, myślę, że godzi nas wszystkich. Mnie osobiście, nie jestem Żydówką, zajmuję się tym tematem, ale dla mnie to było, to w ogóle to nie był akt antysemityzmu dla mnie, to był akt barbarzyństwa, jeśli to jest może lepsze słowo. To było coś, ale rzeczywiście, tak jak ksiądz arcybiskup powiedział, to nie zrobili ludzie, którzy malują te napisy czasami, nie wiedzą, nie mają pojęcia, kto to jest Żyd. W życiu się nie spotkali i nie chodzi im wcale o Żydów, tylko chodzi o ŁKS albo Widzę, w zależności od tego, którzy malują. Jakkolwiek to jest też jakieś tam spychanie grupy, jakieś tam napisywanie. No tak. Na przykład pisanie tam Zgierzęta, czy tam miasto Zgierz, śmianie się. Ja jestem Zgierzanką, żeby było. No to też jest formą jakiejś tam uciskania, tak. I jest jakimś tam furtką do tego, że ktoś ze Zgierza to już jest... To jest, mnóstwo jest technik na to, żeby kogoś wyłączyć i nie mieć go na głowie. W każdym razie ten akt spalenia statutu Kaliskiego, który był statutem nadanym przez Polaków Żydom, czyli pokazuje, że tak naprawdę, no, ja wiem, że to z perspektywy, tak jak mówiłaś, żydowskiej inaczej to wygląda, że to jednak wyższościowe, tak, że my dajemy, bo my mamy prawo dawać prawa komuś, tak? A to przecież Bóg ma prawo dawać. Natomiast to jest rzeczywiście aktem barbarzyństwa, które w ogóle spalenie książek, już kolejna rzecz, możemy to zupełnie oderwać od tematu żydowskiego. Natomiast no, tu ewidentnie był spalony statut Kaliski, który znaczy to, co znaczy, to co dziś przez 2 godziny o czym mówiliśmy, w mieście, które też znaczy to, co znaczy, bo to właśnie w Kaliszu się wydarzyło, te prawa, które były, jeszcze do tego było skandowanie, tu jest Polska, nie Polin. To wszystko znaczy, że ci ludzie, którzy to zrobili, to nie zrobili ludzie przypadkowi, nie zrobili w przypadkowym miejscu, nie spalili przypadkowej książki i nie spalili dla przypadku 11 listopada. To wszystko jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo niepokojące i ja jestem bardzo ciekawa, co Państwo myślicie na ten temat też. Właśnie i o to chodzi, to znaczy w tym znaczeniu się zgadzam z tym, że to jest coś więcej niż kwestia antysemityzmu. Bo właśnie o ten moment chodzi, że to jest coś bardziej tragicznego, coś głębszego, coś, co prowadzi jeszcze do większego jakiegoś podziału, coś, co prowadzi do większych antagonizmów, etc. I tu pełna zgoda. Nie? Chodzi mi o to, żebyśmy nie wszystko wkładali w to pojęcie, ponieważ wydaje mi się, że to jest zbyt uproszczone po prostu. Tak jak powiemy antysemityzm, no wszyscy wiemy, co się za tym kryje, chyba wiemy, ale to jest zbyt uproszczone, jakby działa. O to chodzi. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę też zabrać głos. Ja chciałbym wrócić do takich podstaw, bo ja bardziej w sprawach historycznych i uzbierało mi się kilka pytań. Czy tutaj do pani profesor, bo te ryciny, które były pokazane... Nie będę już nigdy chyba panią profesora.
Ale te rodziny, które tutaj pani nam przedstawiła, one były pokazywane w różnych językach. I teraz chciałbym się dowiedzieć, czy te przekłady w różnych językach, one miały tę samą szatę graficzną, a różniły się tylko tekstami, czy dla... Odwrotnie, one miały inną szatę graficzną, a dokładnie to samo było tłumaczone, bo Arturowi Szykowi zależało, żeby treść praw, które zostały nadane polskim Żydom, znane były innym narodom, żeby ci, którzy też, no umówmy się, Artur Szyk stworzył to dzieło tak, że w pewnym sensie było to dzieło propagandowe, żeby pokazać, czym Polska była, że Polska nie tylko, bo ma także właśnie tę twarz antysemicką i że zdarzały się tutaj pogromy i zdarzały się złe rzeczy, ale ma tę niezwykłą historię od XIII wieku. Także to jest dokładnie ta sama treść tych statutów, których mówił arcybiskup i które ja przedstawiałam. W języku było w 9 językach dokładnie, czyli po polsku, po francusku, po łacinie, po angielsku, po hiszpańsku, po jidysz, hebrajskim, włoskim. Nie było po rosyjsku. Nie było po rosyjsku. Myślę, że to jest pewien brak, ale przepraszam, to nie wiem, czy to jest odpowiedź. Ale czy te wszystkie ryciny, wszystkie symbole, one były we wszystkich językach takie same? Nie. Czyli żeby teraz mieć obraz pełnego statutu kaliskiego, trzeba by było zobaczyć, przestudiować, obejrzeć w wszystkich językach wszystkie ryciny. Tak, no to jest właśnie to, co ja starałam się, tylko przepraszam, bo szybko, a i tak bardzo długo zajmowałam czas. Gdyby można było troszeczkę to wyciemnić, żebyście Państwo zobaczyli jeszcze raz. Tak, one, tylko treść jest ta sama. Natomiast te ryciny są w jakiś sposób, pasują do tego języka. Jeśli było po angielsku, no to był właśnie ten święty Jerzy, zabijający smoka i Waszyngton. I Piłsudski, tak? Jeżeli był tam niemiecki, to jest ten zjazd gnieźnieński. Tak, jeśli chodzi o statut Szyka, to faktycznie trzeba byłoby zinterpretować wszystkie te elementy, natomiast treść jest wszędzie ta sama, dokładnie. Jeden do jednego przetłumaczona. Dobrze, a teraz o samo źródło tych statutów. Czy wiemy, czy mamy gdzieś samo źródło z 1200, na którym się wzorował Artur Szyk? Późniejsze są. O ile wiem, to są późniejsze źródła. Nie ma tego dokładnego chyba z 1264. Są w odpisach z któryś lat, ale tutaj nie mamy arcybiskupa, nie mamy specjalisty od tego, żeby mogła odpowiedzieć dokładnie. Są te późniejsze, chyba Kazimierze, już ten statut jest w takim, czyli 1334, to jest już dokładnie. Natomiast ten chyba statut kaliski, dokładnie jaka była, to nie umiem na to odpowiedzieć. I o ile o samej bulli, tam było wspomniane, że to grupa społeczności żydowskiej przyszła prosić o prawa, przywileje, żeby ta społeczność była ochroniona. Czy tutaj coś wiemy na temat samej społeczności? Kto jest autorem tych statutów kaliskich? Czy władcy wtedy, oni byli piśmienni? Tak. Czy tylko posługiwali się pieczęcią? Czy wiemy, kto jest autorem samych tych statutów? Aż tak nie umiem odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że władcy byli piśmienni. Natomiast tutaj może warto powiedzieć, bo jednak nic nie ma bez polityki. Czy książę Bolesław Pobożny, który był księciem gnieźnieńsko-kaliskim, zrobił to tylko po to, żeby dać Żydom te prawa na ich prośbę. Trzeba także powiedzieć, że chciał umocnić rolę i znaczenie Żydów, by w ten sposób w tym swoim księstwie umocnić ich, stworzyć przeciwwagę dla rosnącej siły Niemców. To zawsze, kiedy studiujemy pewne prawa, mamy dziś przypadek, tak? Co zawsze. Jakieś prawa są wprowadzane w jakimś kontekście historycznym, w momencie, którego to dotyczy i tak dalej. I tutaj między innymi Bolesław Pobożny nie tylko odpowiedział na to, co robił papież, czy kolejni papieże, nie tylko pewnie na to, to już troszeczkę sobie wymyślam, bo tego do końca nie wiem, ja nie jestem historykiem, na pewno nie badaczem tego okresu, odpowiedział na prośbę Żydów,
czy właśnie także widział, okej, ja wzmocnię tutaj pozycję Żydów w moim księstwie i w ten sposób zniweluję albo troszeczkę obniżę znaczenie Niemców, czy siłę niemiecką, która była prawdziwą w tym momencie niebezpieczeństwem dla księcia kujawsko-gnieźnieńskiego. Także to jeszcze trzeba sobie zdawać sprawę, że też te prawa są zawsze w kontekście historycznym nadawane. Ostatnie dwa i już oddaję. Ja nie wiem, czy ja odpowiem. Nie, nie, spokojnie. Ostatnie dwa pytania i na razie wystarczy. Ja mam takie pytanie do pana rabina, bo tutaj mówimy o przywileju, o statucie kalickim, czyli o dokumencie, które wydane były przez polskich władców w stosunku do Żydów. A czy mamy jakieś przykłady, czy były jakieś dokumenty, przywileje wydawane przez społeczność żydowską w stosunku do chrześcijaństwa? Ale rozumiem, że mowa jest o Eretz Israel, o ziemi Izraela, nie jako mniejszość. Mniejszość nie była na pozycji wydawania przywilejów w większości. To jakby trudno się to sobie wyobrazić. Jeśli chodzi o status przybysza w ziemi Izraela, w momencie, kiedy Żydzi mają autonomię, to znaczy mają swoje państwo, no to jest status gertoszaw, czyli kogoś, kto się osiedla. Jeśli ktoś przyjmuje 7 praw noachickich, ma prawa pobytu i być uważanym za obywatela. Natomiast jeśli ktoś nie przyjmował 7 praw noachickich, no to nie miał prawa bycia. To jest w Torze. Gertoszaw, statut Gertoszaw. Natomiast teraz w Medinat Israel, w narodzie, w państwie żydowskim, no to jest jak jest. To się akurat szczyci państwo żydowskie, że jest miejscem wielu religii i tak dalej, no ale to już są konkretne relacje nie z religiami, ale bardziej z narodami, bardziej z Iszmaelem, bardziej z Esawem, ponieważ koniec końców ta narracja żydowska zawsze idzie tym tropem, rodzinami, narodami, a nie wyznaniami. Mało jest odniesień do wyznań. Dobrze, i teraz jeszcze takie pytanie, czy... Bo ten statut, ten przywilej, on ogólnie jest uznawany jako i przedstawiany jako zrównanie praw mniejszości żydowskiej względem Polski, społeczeństwa polskiego. Czy są znane przypadki, gdzie za to samo przestępstwo Żydom były odbierane majątki? Była kara majątkowa? Zanim odpowiem, to w ogóle nie wydaje mi się, że to by zrównanie, to są nadanie przywilejów, to jest jakaś tam przestrzeń w pewnych ramach, ale nigdy zrównanie, broń Boże. Tutaj na tę drugą część nie umiem odpowiedzieć, ale Żydzi podlegali prawom, żeby odebrali majątki. Myślę, że tak, nie umiem na to odpowiedzieć. Może ktoś tutaj, bo tutaj są też historycy i badacze, więc mogą coś na ten temat odpowiedzieć, ale to jest właśnie przywilej, czyli jednak większość nadaje mniejszości. Nie Żydzi, tylko czy Żydom odebrano. No jeżeli Żyd zabił chrześcijanina, to jak najbardziej był karany i to były kary, które były raczej tutaj, były niektóre wprowadzane, inną sprawą jest, czy były egzekwowane. Ale wie pan co, nie chciałabym odpowiedzieć, nie jestem historykiem i nie badam tego tak szczegółowo, wobec tego nie umiem do końca odpowiedzieć, ale tak, no Żydzi podlegali tym prawom, jeżeli ktoś spalił, jeżeli no podlegał również karom za to, czego nie zrobił, tak? Jeżeli powiedzmy abstrakcyjnie zupełnie Żydzi zbezcześciliby chrześcijański cmentarz, na pewno poniósłby karę. I teraz wprowadzone było w przywileju, że za zniszczenie, zbezczeszczenie cmentarza żydowskiego były kary. Czy one były tak dotkliwe? Bo według statutu kalickiego one były dotkliwe. Inną sprawą jest i tego to myślę, że badacze, którzy się tym zajmują, historycy zajmujący się średniowieczem, mogli się przyjrzeć, jak to było z rzeczywistością i ilu w takich sytuacjach było karanych, powiedzmy, szlachcic, który zbezcześcił
cmentarz, ale to już tak to sobie im wymyślam, nie umiem do końca tak precyzyjnie odpowiedzieć. Dziękuję. Ostatnie pytanie, bo już idziemy w wymyślanie, więc już... Super, to mi się poszczęściło. To na koniec, skoro mówimy tyle o tym, co się wydarzyło w Kaliszu, to chciałbym właśnie pytaniem o to zakończyć, bowiem no tutaj cały czas zwracaliście Państwo uwagę, że to nie był jakiś tam odosobniony, przypadkowy incydent, tylko to było przemyślane działanie i nawet chciałbym może podkreślić, że przecież to jakby samego tego aktu nie dokonało kilka osób, tylko to był ogromny marsz, wiec, który szedł pod sztandarami różnych organizacji. I wobec tego chciałbym Państwa zapytać, to znaczy Panią i Rabina, co wiecie o tych ludziach? Kto to był? Dlaczego tak licznie się tam zebrali? Jakie mogli mieć intencje? Co im w ogóle mogło przyświecać, żeby popełnić taki czyn? I jeśli już do tego doszło, jakie jest Państwa zdanie na temat ewentualnych reperkusji? To znaczy, czy to się powinno spotkać z jakąś sankcją, czy tylko potępieniem, czy to jest w ramach jakiegoś happeningu, który miał miejsce, tak jak wielokrotnie też i symbole polskie były znieważane w naszej najnowszej historii i nie było tu żadnych sankcji. Jakie jest Państwa na ten temat zdanie? Ale jeszcze raz powtarzam, najciekawsze jest dla mnie pytanie o to, co wiecie Państwo o organizatorach tego wydarzenia i jak sądzicie, dlaczego ono było aż tak liczne? Nie mam ich znajomych na Facebooku. No, znam tylko z mediów tego, jak on, Olszański się nazywał, ten były aktor. To ja go widziałem parę razy, tylko tyle o nim wiem. No, taka dosyć intensywna postać. Czy on naprawdę takie ma przekonania, czy coś dziwnego robi, to nie wiem. Natomiast co do jakichś sankcji tego rodzaju, no to chyba wszystko zgodnie z prawem. Powinno, ale to już w też, prokuraturze sprawa, też nie jestem tutaj jakby tym głosem, który powinien mówić o ukaraniu tych. To jest jakby, nadal myślę, że przede wszystkim to jest rola społeczeństwa. Jakby, no w tym wypadku nazwę to społeczeństwa polskiego, jakkolwiek też jestem Polakiem, ale to z tamtej strony jest po prostu, to jest problem, który trzeba rozwiązać wewnątrz społeczeństwa polskiego. No, Żyd tu nie może przychodzić i mówić, jak należy ich ukarać, no to nie jest na miejscu. Widzę podniesioną rękę, ale kiedyś musimy skończyć, to już ewentualnie. Ale przepraszam, a tak? Mogę liczyć jeszcze na odpowiedź Pani? Ja prawdę powiedziawszy, oczywiście też wiem o tym incydencie z mediów i wiemy o tym, że Pan, którego nazwiska warto nie pamiętać, już niejednokrotnie jest obecny w sieci i nie tylko, pojawia się na różnych tego typu działaniach. I rzeczywiście było ile się organizacji tam przyłączyło się do tego. Przyznam szczerze, że szczegółowo się nie interesowałam już tym, jakie organizacje, chociaż można to zobaczyć, patrzyłam na relacje właściwie całą i całości kilkakrotnie. Ale w momencie, kiedy prokuratora wszczęła kilka dni później, zresztą między innymi z inicjatywy, zdaje się, gminy żydowskiej w Warszawie, która, także jeżeli byłaby taka potrzeba, ja chyba też bym to zrobiła, gdyby to nie było zrobione. Wydaje mi się, że to było coś takiego ewidentnie, tylko że no to jest tam na miejscu, natomiast z tego, co widzieliśmy i większość z Państwa może to jeszcze chyba zobaczyć na relacjach, niestety, w internecie, bo w internecie jak jesteśmy, to jesteśmy forever. Wobec tego ci, którzy chcą, mogą jeszcze namiętnie się przyglądać temu, co się tam wydarzyło. Także z tego, co w mediach jest powiedziane, ale no to może Pan sobie sam to samo wyczytać, co ja, tak? Że to jest Pan, który jest znany z różnych tego typu. Widzieliśmy, jak był przebrany, jakie przyjęli dookoła siebie, jakie mieli symbole. Także temu się może Pan przyjrzeć i sobie to przypatrzeć się temu i wyciągnąć wnioski. Bardzo serdecznie już dziękujemy. Chciałem podziękować najpierw naszym gościom, ksiądz arcybiskup już. Podziękowania przyjmie. Tak. Skoro jest ostatnie, to... Bo tak, ostatnie. Zanim Pan chciał dokończyć, to jeszcze się Pan zgłosił.
Nie, bo ja już się też zgłaszałem przed panem, przed chwilką, ale chodziło o... Nie, działa, działa, dobrze. Słychać? Nie, no, bo ja chciałem powiedzieć, że mnie, przyznam szczerze, nawet aż tak strasznie mnie zaniepokoiło to wydarzenie. Czy ono jest jakby tak przemyślane i tak jakby zaplanowane, precyzyjne, ewidentne, że dla mnie to nie jest w ogóle coś, znaczy to oczywiście wpływa na naszą społeczność, no widać, że wzbudza emocje, powoduje dyskusję, ale tak naprawdę ono jest moim zdaniem jakby obce. Znaczy mnie bardziej bolą te wiszące gwiazdy Dawida na murach, mimo wszystko, bo one wynikają z jakichś emocji ludzi, realnych ludzi, którzy przyszli to namalowali. A to jest po prostu no, operacja służb, absolutnie dla mnie. Znaczy niestety to spalenie statutu Kalickiego, oczywiście można powiedzieć, że to jest teoria spiskowa, więc jest to jakiś aspekt teorii spiskowej, ale dla mnie, mnie to po prostu nawet nie niepokoiło w tym sensie. Znaczy niepokoi mnie jako precyzyjny, dobrze wymyślony uderzenie w pewną jakby no, problem, który jest oczywiście w społeczeństwie, ale nie jest to wyraz jakby moim zdaniem po prostu, nie wiem, społeczeństwa. Znaczy jest to tak obce, tyle taka moja opinia. Chciała tak myśleć, ale nie, chyba nie mogę tak myśleć, bo właśnie to jest niepokojące. I jednak tam było bardzo, to co pan zauważył, tam było setki ludzi. To nie było tak, że przyszła grupka z zewnątrz i było 5 osób, które krzyczały i nagrały się, bo tak też się dzieje. Tylko tam było kilkaset osób, a że to było przygotowane, to prawda. Dla mnie to jest niepokojące, bo to znaczy, że to było celowo po to zrobione, a ci, którzy marzą, ja od 20 lat zajmuję się tym, taką chociaż próbą zwalczania tych napisów na murach, zgadzam się z panem, że to jest niepokojące, bo to znaczy, że jeśli ktoś maluje i nawet nie wie, kto to jest Żyd i co to jest gwiazda Dawida, to znaczy, że to jest jeszcze głębiej i to jest niepokojące, proszę? Że to jest i to jest prawda, bo ja widzę, że ojciec chłopca z UKS-u nie pozwalał mu na Widzewie pójść ze szkołą, bo on nie pójdzie, nie pozwoli, żeby jego syn poszedł na Widzew. Dziś, w dzisiejszych czasach, XXI wieku, 40-latek czy 38-latek nie pozwala swojemu synowi iść na inny stadion. I to jest bardzo niepokojące, zgadzam się z panem i chciałabym, żeby z tym walczyli. Natomiast jednak to jest zupełnie, to, albo to jest może inaczej, to jest zupełnie co innego. O, może tak. No pan chciał, po prostu pan powiedział, że kompletnie odcina się od tego i wręcz gardzi takimi aktami. To znaczy, że w ogóle one są tak obce, że tu społeczeństwo idzie innym, a to jest jakaś tam działalność poboczna. To jest jedna z interpretacji, jakkolwiek jest jeszcze pojęcie po hebrajsku, mówi się prycat geder, czyli przełamanie ogrodzenia, że w przestrzeni publicznej, kiedy się coś robi, to ma to swoje konsekwencje. To cokolwiek się robi w przestrzeni publicznej, no to jest jakimś tam precedensem, przełamuje pewne granice i tak dalej, i konsekwencje mogą być różne.